Hej, cześć, witajcie w szóstym już poradniku na moim kanale i witamy się po dłuższej przerwie. Nie byłem ja trochę na kanale, ponieważ szkoła, musiałem się dużo uczyć i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam wolne, więc zabieram się za nagrywanie. W dzisiejszym poradniku zobaczycie, jak możemy łatwo odczytać, co znajduje się w naszym komputerze, jak i sprawdzić jego temperatury. Do tego przydadzą się nam trzy programy. CPU-Z, CPU-ID HAVU Monitor i GPU-Z. Wszystkie te programy można pobrać za darmo. Są to programy darmowe, ja linki podam w opisie. Także zacznijmy od CPU-Z. Odpalamy. Chwilę poczekamy. Są oczywiście z wersji 64 i 32-bitowa. I tak się prezentuje okienko naszego CPU-Z. Tu akurat mamy informację o procesorze. Nazwa procesora, nazwa rdzenia, maksymalne TDP, socket, technologia wykonania, czyli proces technologiczny, napięcie rdzenia, tutaj te jakieś specyfikacje, stepping, rewizja, model, rodzina i tak dalej, dostępne instrukcje, a tutaj zegary. Więc tu mamy zegar, core speed, właśnie w tym miejscu, multiplier, czyli mnożnik, bus speed, czyli szyna, HTT inaczej, i HT-Link, taka szyna, która wpływa na stabilność naszego procesora. I tutaj jeszcze pamięć cache. Pierwszego poziomu, nie, tu też, tu pierwszego poziomu, tu drugiego, tu trzeciego. Mój procesor nie posiada pamięci trzeciego poziomu, więc jej tu nie ma. No i tu liczba rdzeni i liczba wątków. To tyle, jeśli chodzi o zakładkę procesor. Przechodzimy do caches. To tu mamy całe informacje o pamięci cache w procesorze. Jeśli kogoś to interesuje. Mainboard. Jest to o płycie głównej zakładka. Mamy tak. Manufacturer, czyli kto zrobił naszą płytę, tak? Nasz producent płyty, o tak. Model dokładny, czyli w moim przypadku M61PM S2P. Tu będzie jeszcze rewizja, ale u mnie jej nie widać. Tutaj chipset, mostek południowy, czyli Nvidia MCP61. To nawet nie wiem, co jest, więc wam nie powiem. Jeśli chcecie, to sprawdźcie sobie. Ale to chyba jakiś kontroler tych portów z tyłu, tych LPT i COM, tak mi się wydaje. Tutaj rewizja mostka, tutaj BIOS, wersja BIOS-u, data BIOS-u, kiedy był wydany i jaki to jest BIOS, czy AWARD, czy PHONIX, czy UEFI. I tutaj interfejs grafiki, czyli PCI Express. Niektórzy, którzy mają stare komputery, stare płyty, będą tu mieli AGP, a ja mam PCI Express razy 16. Memory. Tutaj mamy wszystko o zainstalowanej pamięci i tak dalej, więc ja już to szybko omówię. Type, czyli typ pamięci. DDR2, DDR3, DDR1. Tu właśnie jest typ naszych pamięci. Tak przy okazji powiem, czym się różni DDR, DDR2, DDR3. Im nowsze pamięci, tym mogą mieć więcej pojemności, niższe temperatury, niższe napięcie i wyższe taktowania. Rozmiar zainstalowanej pamięci, czyli 4096 MB, czyli 4 GB. Kanały, pamięć RAM może być montowana w kanałach, czyli jeśli mamy na przykład 4 sloty, może być to jak tam quad channel, 2 sloty to dual channel, 3 sloty to jakoś jest chyba hexa channel, coś takiego, i 4 slot, nie, 8 slotów to octa channel. Coś takiego. Jak chcecie, to sobie sprawdźcie. Tu jest mode. To jest takie coś, gdzie jak zaznaczone mamy unganged, to mamy większą stabilność. Jeśli ganged, mniejszą, ale wyższe taktowanie możemy osiągać. I tak. I NB frequency, czyli prędkość mostka północnego. Tutaj timingi wszystkie i stosunek FSB do pamięci RAM. SPD. Tu mamy jeszcze więcej o pamięciach. Przy jakich są tu profile jedek. Czyli przy jakich prędkościach możemy ustawiać jakie timingi. Czyli jeśli 800 MHz, to muszą być timingi 6666 1824. Jeśli chcemy mieć 667, to może być CL5 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko na 1,8 V. No tutaj widzimy, że w jednym slocie mam DDR2 2 GB, czyli Patriot Memory i tak dalej. W drugim slocie mam takie same pamięci. Ostatnia zakładka Grafix, tutaj pokazuje nam o grafice. Nie każdemu pokażę wszystko, zazwyczaj pokazuję tylko rozmiar pamięci i nazwę. No to tyle co o CPU-Z. Teraz przejdźmy do następnej aplikacji. Następną aplikacją jest GPU-Z.
Ta aplikacja dostarczy nam dużo informacji o naszej karcie graficznej, więc odpalmy ją. Tutaj się pojawi zaraz akcept o uruchomieniu i tak dalej. Chwilę to potrwa, bo tak właśnie już jest z GPU-Z. Także zapraszam, a tak przekazuję, powiem na marginesie, że zapraszam do lajkowania mojego Facebooka, do lajkowania moich filmów, komentowania i oceniania. No i mamy tutaj GPU-Z. Oczywiście najnowsza wersja jest do pobrania 0.7.4, a ja już mam ją pobraną, ale przez przypadek włączyłem tą. Więc tak, tu gdzie name, oczywiście mamy nazwę naszej karty graficznej. Akurat nie będzie to dokładna nazwa, na przykład AMD Radeon HD 7750, tylko 7700 Series. GPU KPVRD, no to jest nazwa rdzenia. Technologia, czyli proces technologiczny 28 nanometrów. Rozmiar rdzenia 123 mm2. Liczba tranzystorów, wersja BIOSu, tu możemy zrobić BIOS zapisać na naszym dysku. Co tutaj dalej? Tu device ID to mnie nie interesuje. Subvendor, czyli kto zrobił naszą kartę graficzną, w moim przypadku jest to Sapphire. Liczba ROPów i TMU, interfejs szyny, czyli tutaj karta ma PCI Express 3.0, a u mnie pracuje w PCI Express 1.1. Liczba shaderów, support DirectX. Moja karta jeszcze obsługuje DirectX 11.2, ale tylko na Windowsie 8.1. Filtracja pikseli, filtracja tekstur, typ pamięci, szyna, zainstalowana pamięć, znaczy dostępna pamięć karty graficznej, w moim przypadku 1 giga, bandwidth, czyli z jaką prędkością szyna przepuszcza dane przez kartę. Wersja sterownika, Catalyst 1311 w moim przypadku i GPU Clock, Memory i Default Clock. Default Clock to jest standardowe taktowanie naszej karty graficznej, czyli w moim przypadku 1000 na 1125 MHz. Ja sobie już ją przetaktowałem o 105 MHz na rdzeniu i o jakieś 80 na pamięciach. Także tak to się u mnie prezentuje. Tutaj ATI Crossfire. To mamy wyłączone, czyli jak mamy Crossfire, to będzie pisało, czy mamy 2 GPU, czy 3, czy 4. Bo jest 2-way, 3-way i 4-way Crossfire. Computing, czyli tutaj wszystkie opcje, które posiada karta graficzna. OpenCL, czyli no wiadomo o co chodzi, pomaga w renderingu i tak dalej. CUDA, czyli coś dla kart graficznych Nvidia. Coś podobnego do OpenCL, ale już mało wykorzystywane. Physics, czyli efekty fizyki, to tylko również Nvidia, więc to jest wykorzystywane jeszcze w grach. I Direct Compute, tu nie mam pojęcia co to jest, więc wam nie powiem, że chyba shadery 5.0 wersja, coś takiego. Tutaj kolejna zakładka Sensors. Tu pokazuje nam obecne taktowania rdzenia, pamięci, temperaturę GPU, prędkość wentylatora, obciążenie GPU, użycie pamięci i co tutaj jeszcze jest? Napięcie rdzenia. Więc tak, GPU Core Clock, no to wiadomo, taktowanie rdzenia, GPU Memory Clock, taktowanie pamięci. Obecna temperatura mojego GPU to 32 stopnie, prędkość wentylatora 30%, Fan Speed RPM, tu nie ma nic, ponieważ mój wentylator na mojej karcie graficznej nie pozwala odczytywać prędkości wentylatora. Znaczy prędkości wyrażonej w obrotach na minutę. Tutaj obciążenie GPU, no to wiadomo, na razie 0%, bo jest fiddle i użycie pamięci. I VDDC, no to napięcie. To tyle co o GPU-Z. Teraz jeszcze CPU ID HW Monitor. Dzięki temu programowi możemy odczytać nazwę naszej płyty głównej w tym miejscu. Ja to może zwiększę, albo nie tak, bo tutaj poczekajcie. OK. I OK. W tym miejscu mamy nazwę naszej płyty głównej i wszystko co z nią związane. Napięcia. Napięcie rdzenia procesora, napięcie pamięci RAM, napięcie na linii plus 3,3 V, napięcie na linii plus 12, napięcie na linii plus 5 i napięcie baterii BIOS-u. Temperatury. Tu mamy bliżej nieokreślone temperatury. Akurat odkryłem u mnie, że to jest sekcja zasilania. To nawet nie mam pojęcia. Chyba procesor. Nie, to jest procesor, a to nie mam pojęcia. Tutaj obroty wentylatorów. W tym moim przypadku jest to obroty wentylatora na CPU. Przepraszam.
Tu na ile się rozkręcają wentylatory, tutaj nazwa naszego procesora i jego temperatury. Tutaj power, nawet nie wiem co to znaczy, chyba pobór prądu, w jakim momencie ile pobiera prądu. Tutaj nasze dyski i ich temperatury. I tutaj nasza karta graficzna, napięcie i temperatura. Dzięki temu programowi właśnie możemy znać temperaturę naszego komputera i jego nazwę, jego płyty głównej i tak dalej, procesora i karty graficznej. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałem kilka przydatnych programów, myślę, więc polecam je posługiwać się nimi choćby dla czystego sprawdzenia, co kryje się w naszym komputerze, czy sprawdzenia temperatur, zobaczyć, czy komputer dobrze działa i się nie przegrzewa. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.